Witam Państwa, Cezary Krzysztopa, po raz pierwszy w paśmie Gorące Pytania. Dzisiaj podnosimy pytanie brutalne w swojej szczerości, czy zabijamy dzieci z zespołem Downa. Naszymi gośćmi są pani Patrycja Żdziech z Fundacji Życie i Rodzina i pan Marcin Olszówka z Ordo Iuris. Doktor Marcin Olszówka z Ordo Iuris. I tak wracając do tematu, który podjęliśmy już w pierwszej części, a teraz chcielibyśmy go kontynuować. Ja tutaj wystąpię trochę w roli adwokatu z diaboli, bo nie mamy przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast jest pewna tendencja, której trudno nie zauważyć, do szukania pewnego unikania tematu aborcji przez partię rządzącą po tym, jak poprzednie dwie próby, które podjęto w zakresie pogłębiania ochrony życia, zakończyły się protestami. I teraz państwo pozwolą, że zanim wrócimy do tego tematu, to chciałbym pokazać też, że środowisko posłów partii rządzącej nie jest w tym zakresie jednorodne, ponieważ poseł Wróblewski jest liderem takiej większej grupy posłów, nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, nawiasem mówiąc, które ten temat w tej chwili również w zakresie rozmowy z Trybunałem Konstytucyjnym pilotują. Poproszę. Mówimy dzisiaj nawet o całkowitym zakazie aborcji, tylko zabiegamy o zwiększenie ochrony życia, w szczególności, żeby wyeliminować to, co jest nazywane aborcją eugeniczną, czyli aborcją w przypadku osób, dzieci chorych i niepełnosprawnych. No i są dwie równoległe inicjatywy, które zmierzają do tego celu. Z jednej strony jest ustawa, pod którą no, prawie milion Polaków się podpisało, ona jest w Sejmie, a z drugiej strony sprawa jest rozstrzygana przez Trybunał Konstytucyjnego, do którego 107 posłów, których reprezentuje, no, złożyło wniosek do Trybunału, wskazując, że te przepisy pozwalające na zabijanie dzieci chorych i niepełnosprawnych są niezgodne z konstytucją, bo naruszają prawo do życia, godność człowieka, zasady równości, czyli szereg przepisów konstytucyjnych. No i tutaj znowu chciałbym mieć szansę zadania takiego pytania stronie lewicowej czy proaborcyjnej. Czyli czy teoria wahadła, którą się dzisiaj podnosi, czyli na takiej zasadzie, że jeżeli my pogłębimy ochronę życia, to później ktoś inny dojdzie do władzy i zliberalizuje ustawę, miałaby zastosowanie w przypadku, w której lewica wygrałaby wybory. Jak to w państwa ocenie wygląda? Czy absolutnie nie. Trzeba bardzo jasno też i konkretnie podkreślić, że jeżeli chodzi o PiS, to w 2015 roku wygrali w rekordowej ilości głosów. Dlaczego? Dlatego, że półtora miesiąca wcześniej zagłosowali... No nie tylko, ale również, tak? No między innymi, ale generalnie półtora miesiąca wcześniej zagłosowali, cały PiS zagłosował za całkowitym zakazem aborcji. W swojej tak naprawdę tutaj... Potem jakby tutaj, jeżeli chodzi o start przedwyborczy, mieli zapis, jeżeli chodzi o ochronę życia, wypowiadali się za ochroną życia, natomiast no, tego tutaj w tym momencie nie respektują. Projekt Zatrzymaj Aborcję był przyniesiony w połowie kadencji, więc spokojnie było dużo czasu, żeby się tym zająć. Tym bardziej, że jakby tutaj nie mamy jednoznaczności, jeżeli chodzi o słowa i o czyny partii. Trzeba też nadmienić, że prezes partii rządzącej również w grudniu w Jachrance, z tego co wiemy również z mediów, zabronił politykom w ogóle poruszania kwestii ochrony życia, więc to też jest bardzo niepokojące. Jeżeli chodzi tutaj też o kwestię Trybunału Konstytucyjnego, również jako Fundacja Życie i Rodzina zbieraliśmy podpisy do pani prezes Julii Przyłębskiej, żeby się zajęła niekonstytucyjnością przesłanki eugenicznej. Ponad w tym momencie jest ponad 30 tysięcy, na tamten dzień to był 25 luty, tego roku, jak składaliśmy podpisy, było to ponad 20 tysięcy podpisów, więc jakby cały czas widać, że społeczeństwo jest zaniepokojone tym, że partia rządząca się nie zajmuje projektem i że nie chroni dzieci poczętych, zwłaszcza jeżeli chodzi o przesłankę eugeniczną, tak jak na początku powiedzieliśmy, w wyniku której najwięcej dzieci ginie. Jeżeli chodzi o dojście do władzy lewicy, ja myślę, że będzie tylko jeszcze gorzej, że będzie
aborcja na życzenie. Jeżeli w tym momencie partia rządząca ale nie zabezpieczy tego... Ale czy działania tego, PiSu mogłyby mieć wpływ na przyszłe działania lewicy? To jest istota, myślę. Absolutnie. Znaczy, oczywiście będą pewnie walczyć i będą chcieli coś zrobić, ale to nie będzie też takie proste. Natomiast to, co też było poruszone, jakby ta przesłanka, ten zapis jest niekonstytucyjny. Więc jakby w czym jest problem, jeżeli chodzi o wykreślenie tego? No tutaj mamy tak naprawdę niespójność prawa z tym, co się dzieje w polskich szpitalach. Dosyć jasne są też deklaracje wiceprezydenta Warszawy Pawła Rabieja, który no, nie szuka kompromisów światopoglądowych, tylko dosyć otwarcie mówił o tym, że w przypadku, gdybyśmy rządzili, to zrobilibyśmy to, to i to i to i nie byłoby żadnej teorii wahadła. No właśnie, więc jakby tutaj mamy też taką jasność i jakby te słowa też mówią o tym, że nie, jakby nie zatrzymają się, będą dojść do celu po trupach i żeby osiągnąć tylko to, na czym im zależy. Więc jakby to jest bardzo niebezpieczne. Jeżeli w tym momencie partia rządząca nie zabezpiecza tego życia, no to pytanie, co się stanie, gdy dojdzie do władzy lewica. Panie doktorze, panie doktorze, ja chciałbym zapytać o taką rzecz bardziej związaną właśnie z prawem i legislacją. Mamy z jednej strony Trybunał Konstytucyjny, gdzie sprawa jest w zawieszeniu, z drugiej strony mamy projekt społeczny, gdzie sprawa jest w zawieszeniu. W zasadzie co w zakresie legislacji moglibyśmy jeszcze zrobić, żeby sprawę popchnąć do przodu? W zakresie legislacji, czyli, no, czyli pytanie stricte dotyczyłoby w takim razie postępowania ustawodawczego. No oczywiście, co można zrobić w tej sytuacji, kiedy projekt obywatelski, po którym podpisało się 830 tysięcy obywateli, przeszedł pomyślnie pierwsze czytanie, no i został skierowany do prac, do tak zwanego etapu prac komisyjnych. No tutaj oczywiście parlament jest, czy Sejm jest niezależny w swojej funkcji, no sam decyduje o tym, nad czym pracuje i kiedy pracuje i jak szybko pracuje. To, co my możemy robić, co mogą robić obywatele, no to oczywiście można apelować. No można apelować, pisać prośby, petycje i no niestety to w zasadzie jest wszystko, no co można. No oczywiście i no, organizować stosować instrumenty, czy jakiś nacisk o charakterze no, politycznym, czy powiedziałbym polityczno-społecznym, no, ale rzeczywiście, jeżeli jak tutaj pani słusznie przywoła słowa prezesa Kaczyńskiego, no, że jak się mają, że jeżeli prezes powiedział, że partia rządząca nie będzie zajmowała się aborcją, no większość partii opozycyjnych też nie jest zainteresowana tym tematem, to może poza kilkunastoma czy kilkudziesięcioma posłami opozycyjnymi, no to obawie, no to może rzeczywiście nie wygląda to różowo, nie wygląda to dobrze. No jedyne co można, takie no małe pocieszenie, że oczywiście podpisy tych obywateli i trud Fundacji Życie i Rodzina nie pójdzie tutaj na marne, ponieważ ten projekt, jeżeli Sejm go nie rozpatrzy do końca kadencji, mówię o tym projekcie ustawy, jeżeli go nie rozpatrzy do końca kadencji, no nie zależy, czy nie wiem, czy go uchwali, czy go nie odrzuci, czy nic nie robi, czyli będzie kontynuował to nic nie robienie, no to będzie ponownie w przyszłej kadencji Sejmu będzie ponownie pierwsze czytanie tego projektu ustawy. W ciągu 6 miesięcy od pierwszego posiedzenia Sejmu musi odbyć się pierwsze czytanie, no i Sejm kolejnej kadencji zdecyduje. No, teoretycznie może w trakcie pierwszego czytania może już odrzucić, a może procedować dalej i go uchwalić. No i tutaj pojawia się pojęcie kompromisu. Kompromisu aborcyjnego, w wyniku którego powstała w latach 90. ustawa, która obowiązuje do dzisiaj. Ale praktyka działania tej ustawy jest taka, że bodaj w 96 roku, to coś pan doktor chyba to poruszał, zabijano z przesłanki eugenicznej kilkudziesięcioro dzieci, 39, jeśli dobrze pamiętam. A w 2016, skąd chyba są dane, które ostatnio pamiętam, już ponad 1042, już nie pamiętam dokładnej liczby. Czyli nie mówimy tutaj o sytuacji konstans, że mieliśmy tak w 96 roku, jak mamy w 2016, tylko mówimy de facto w praktyce o postępującej liberalizacji. Dokładnie tak. To było rzeczywiście tam prawie 1100 dzieci już zabitych. Ale proszę zobaczyć, co się dzieje. W ogóle ja nie lubię też słowa kompromis, bo jak może być kompromis, jeżeli chodzi o zabijanie życia poczętego tak naprawdę? No, nie ma czegoś takiego. Więc jakby ktoś, kto mówi kompromis, no to chyba nie za bardzo też wie, z czym ma do czynienia. Bo jakby podkreślmy sobie jasno, aborcja była, jest i zawsze będzie morderstwem z premedytacją maleńkiego człowieka.
bo jest to naprawdę w okrutnych warunkach, są zabijane dzieci, nawet do 6 miesiąca ciąży, gdzie mieliśmy też przykład z Madalińskiego, gdzie dziecko w 6 miesiącu właśnie... Z przesłanki eugenicznej. Z przesłanki eugenicznej, tak. Chłopiec urodził się z zespołem Downa i został na pastwę losu, z wyziębienia, z wychłodzenia, z wycieńczenia zmarło to dziecko w męczarniach. Więc jakby, no to jest skandaliczne. Nie może być takich rzeczy w ogóle. I to jeszcze no, dokonuje się w majestacie prawa. Panie doktorze, kompromis? Ja oczywiście zgadzam się, że to kompromis, że sama dopuszczalność zabijania dzieci jest skandaliczna i niezgodna z polskim prawem. Natomiast no, w sensie logicznym to jakiś kompromis jest. No, tak jakby zawrzeć kompromis z nazistami, kiedy wolno zabijać na przykład Żydów czy Polaków. Że wolno tylko zabijać w piątek, a w inne dni nie wolno. No to jest w sensie logicznym to jest kompromis. A w pozostałe dni no, jest kompromis między nazistami, a ich przeciwnikami co do dopuszczalności, zakresu dopuszczalności zabijania powiedzmy Żydów czy tam dzieci właśnie niepełnosprawnych, bo naziści też właśnie od tego zaczęli, oni właśnie zaczęli od zabijania ludzi niepełnosprawnych, oczywiście narodzonych, no bo w latach 30. to trudno było, nie było możliwości wykrywania na etapie prenatalnym pewnych chorób, no ale już jak już urodziło się dziecko chore, no to wtedy było eksterminowane. Ale wracając do Polski lat 90. Rzeczywiście w Polsce dużo mówi się o kompromisie, tak zwanym kompromisie aborcyjnym, który w pewnym sensie jest mitem, bo ilekroć ja słyszę szczególnie polityków jednej partii, którzy, no nie tylko jednej, ale głównie jednej, która ciągle mówi o tym kompromisie, że on jest taki strasznie ważny, to zacząłem się zastanawiać, o czym oni mówią. Bo rzeczywiście ten pierwszy, nazwijmy to kompromis, był w roku 93, kiedy uchwalono ustawę i ona miała swoje określone brzmienie. Potem ta ustawa została znowelizowana w 96 roku, lewica rządziła, więc udało jej się już po przegranej przez prezydenta Wałęsa, który był przeciwnikiem zabijania dzieci, po tych wyborach prezydenckich w 95 roku, w 96 roku lewicy udało się zmienić tą ustawę i poszerzyć możliwość zabijania dzieci. Praktycznie na aborcję na życzenia, która inaczej była sformułowana, ale mniej więcej generalnie to się mogło do tego sprowadzać. No i w roku 97 Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że ta jedna z przesłanek aborcyjnych ze względu na trudną sytuację życiową kobiety jest niezgodna z konstytucją. No i teraz oczywiście, więc oczywiście wszyscy, tak jest to przedstawione w mediach, że w ten sposób powróciliśmy do tego status quo ante, czyli do tego, to, co było wcześniej. No nie jest to do końca prawda, no, ponieważ te przepisy z 93 roku, one były trochę bardziej, one zapewniały trochę większą ochronę życia niż te z 90, niż te, które obecnie obowiązują. No tutaj jeszcze jest do poruszenia kwestia tego, że to jest tłumaczone na takiej zasadzie, że wzrost zabijania dzieci, ilości zabijanych dzieci wynika z poprawy jakości badań, że po prostu więcej wad się wykrywa. Ale z kolei mamy do czynienia ostatnio z apelem 120 naukowców z profesorem Strzemboszem na czele, któremu jest bardzo daleko do, nie wiem, dobrej zmiany, wręcz raczej kojarzonym obecnie z obrońcami demokracji, którzy twierdzą raczej, że w wyniku rozwoju medycyny właśnie powinniśmy tym bardziej i tym więcej dzieci być w stanie uratować. Ale muszę państwa przeprosić, do tego wrócimy w kolejnej części. Teraz wygrają, regramy.